trąbie kataru do mundialu. Wow! Kurwo, ty, jak cię rozerwało. Kurwa, ale go porobiłem. Lepszy. Lepszy byłem. O ty kurwo! Raz, dwa, trzy, cztery, tysiąc bicików chyba. 1000 bicików od Loczka. Dziękuję ci bardzo. Appreciate, bro. No 1000, dziękuję Loczek bardzo. Za biciki. O ty kurwa! Proszę cię kurwa, gościu. To był taki okres, gdzie... To były ferie. Pierwszy tydzień w tych ferii mieliśmy treningi bodajże ze 115 km przepłynęliśmy w basenie w ciągu tygodnia. I w drugim tygodniu taki kurwa złapałem wodowstręt. Wodowstręt złapałem, w ogóle nie mogłem wejść do wody. Zacząłem sobie chodzić na salkę. No, coś tam zacząłem z siłką. Potem w ogóle już przestałem się pojawiać na basenie. No i tak, czekajcie, bo Honka mnie woła. Co? Co? Ja pierdolę, czekajcie. Co? Kurwa, ktoś kupił to wołanie? Jebać się, ty pierdolę. Kurwa, rucham cię. Nie wołaj mi więcej. Honka se w sklepie, kurwa, za punkty na streamie kupiła, że mnie woła do pokoju, ty. Spojebana akcja. Dobra, wracamy do historii. Na czym skończyłem? Aha, miałem wodowstręt taki totalny. Zacząłem sobie coś trenować na siłowni. Czy ja chodziłem wtedy na basen? Tak, chyba chodziłem, ale to kurwa tylko nurkowałem i po prostu miałem już tak zryty łeb. Taka potężna bomba życiowa. Więc kupiłem sobie kartę na sztuki walki, na MMA. No i trafiłem na początku do grupy takiej amatorskiej. Trenowałem tam ze 3 dni i potem przyszedłem do takiej profesjonalnej, bo chłop widział we mnie potencjał. Tam na sparingach jakiś torturowałem grubasów, kurwa, dusiłem ich, bomby takie im sprzedawałem, że zażygani wychodzili. I chłop mnie dał chwilę później do grupy zaawansowanej już, nie? Tam, co tam typy po 10 lat trenowały. No i to był jeden dzień chyba przed Dniem Kobiet. Mieliśmy 4 razy po 5 minut sparingi. Raz był parter, a raz były zapasy. Zapasy, żeby obalić. Trafił mi się typeczek, co już napierdalał 10 lat. 10 lat się napierdalał. Kalafiory to miał takie kurwa na uszach. Jak mózgi wyglądały. Normalnie jak mózg, takie kalafiory. Ja mówię, ja pierdolę, gościu, ty nie pośpieszyłeś się? Powinna być jeszcze taka średnia grupa, do takiej średniej, żebym mógł trafić. No ale faktycznie w tej grupie początkującej to tam nie było co, bo wiecz, chłopa napierdalam w parterze, 5 minut jest parteru, a on po 30 sekundach, przerwa, bo ja już się oddechu nie mam, kurwo ty jebana. No i były zapasy, ja tam z typem właśnie jestem sklinczowany, on tam, nie wiem, ze 100 wyważył, ja tak z 80 coś, jesteśmy w takim klinczu i on, wiecie, była już taka siła, kurwa, on nagle wyskoczył i tak nacisnął na mnie, kurwa. Wyskoczył i mnie tak docisnął do ziemi. Mi wyjebało kolano w ogóle na drugą stronę. Na drugą stronę mi wyjebało 180 kolano. On z powrotem wróciło i kurwa, tylko był taki huk na całą salę. Ja padłem i mówię, o kurwa. No i co? Potem wróciłem na chatę. Rodzice źli w chuj. Ale nie było jeszcze widać tej opuchlizny. Chwilę później miałem bodajże korki z matematyki. To już noga, kurwa, jak arbuz. Jakby mi ktoś arbuza zamiast kolana wstawił. No i trzeba było na pogotowie jechać. No i schodziłem wtedy, słuchajcie, schodziłem, kurwa, po tych korepetycjach z domu do samochodu.
I zachciało mi się lać w chuj, no to poszedłem do piwnicy się wylać, nie? Ja pierdolę, i w tej piwnicy, schodząc jeszcze po schodach, jeszcze raz się wypierdoliłem i znowu to kolano wyskoczyło i wróciło z powrotem. Ja już, kurwa, łzy w oczach. Taki, kurwa, ból. Taki, kurwa, ból. Ja też w takim szoku byłem. Strasznie, strasznie bolesne. I na tym pogotowiu czekałem chyba ze 3 jebane godziny. W ogóle na wózku jeździłem. Już tam na wózku mnie mama woziła na pogotowiu, bo nie byłem w stanie chodzić. No i wjeżdżam do typa po tych kilku godzinach i on mówi, że no wziął tam taką miseczkę, wziął igłę i spuścili mi krew z kolana, bo wylało się w chuj krwi do kolana. Z pół litra miałem. Z pół litra mi wypompował. No i co? Kilka dni później pojechałem na jakieś tam prześwietlenia i tak dalej. Okazało się, że złamała mi się rzepka. No i potrzebna była artroskopia, czyli operacja po prostu przez takie rurki, które ci wsadzają do kolana, żeby ta rzepka się tam... Normalnie mogłem chodzić już z tydzień po już mogłem chodzić, normalnie zajebiście się czułem, ale potrzebna była artroskopia, żeby mi wyjęli ten kawałek rzepki, żeby on gdzieś tam nie wrósł w stawy, żeby, wiecie, bo potem by było jeszcze gorzej. No i operowali mi tą nogę. I tak to wszystko wyglądało. Przy operacji też fajne, bo miałem znieczulenie w kręgosłup, takie połowiczne, że od pasa w dół nic nie czułem. Nie było żadnej narkozy, że ja tam full sleepa miałem. Typiarka tam zasłoniła mi taką tą, żebym nie widział. Ja mówię, mógłbym zobaczyć, bo ja ten. Bo mówię, że ja się nie pożygam, że jestem odporny na takie rzeczy. Odwinęła mi tą chustę, normalnie tam, kurwa, chłopie, dwie rury takie w kolanie, chłop coś tam majstruje. I ja mówię, ja pierdolę, to tak strasznie wygląda, ja nic nie czuję. A ona, no, widzi pan. I mam gdzieś ten kawałek tej rzepki ułamanej w domu, sobie wziąłem na pamiątkę, kurwa, nikt takiej pamiątki nie ma w domu, jak ja. I co, no i potem koniec operacji był, leżałem sobie w łóżku. Już tam, bo musiałem jeszcze kilka dni jakby odleżeć, zanim zacząłem chodzić. No i zajebiste uczucie, że nie mam tu, mam u rodziców, tutaj nie mam. Tylko nie wiem też, gdzie to jest. Zajebiste uczucie, że siedzisz sobie, jesteś jeszcze cały czas znieczulony i ja se, kurwa, wiecie, fiuta dotykam, mówię, ty, coś tam jest, ale kurwa za chuja byś, takie śmieszne to jest. Bawisz się fiutem, ale nie czujesz, że to jest fiut. Mega zabawne. I tak ściskałem z tego fiuta chyba przez 2 godziny. Byłem taki, kurwa, podjarany tą całą akcją. No i wtedy też miałem taką... spałem, byłem w pokoiku z takim gościem starszym. On chyba miał... Słuchajcie to, bo chłop miał chyba biodro złamane. Czy tam dwa nawet biodra miał złamane. On tam leżał po operacji. Ja nie mogłem chodzić, on nie mógł chodzić. Pielęgniarka mi kaczuszkę przyniosła. Kaczuszka to jest taka, no kurwa, jak kaczuszka wygląda, tylko że sikasz tam, jak nie możesz chodzić. Ja tam wyżłopałem chyba z 2 litry Nesty, bo przed operacją jest tak, że nie można pić ani jeść przez bardzo długi czas. No i ja potem, wiecie, wyżłopałem tą, kurwa, butlę. Wyjebałem je oczywiście. Nie pomyślałem, że potem mi się zachce szczać. No i zalałem tą kaczuszkę do maksa. Była 2 w nocy. Pielęgniary już tam, nie wiem, nie chciałem ich wołać. Nie miałem żadnego dzwonka ani nic. Bo to jakiś taki obsrany szpital był wojskowy. Gościu tam obok mnie śpi. No to też nie będę go budził. W chuj mi się chciało szczać. I zeruję, kurwa, kolejną butlę Nesty. Kolejną butlę Nesty wyzerwałem. Tylko żeby się tam odlać. I prawie na hita ją zapełniłem. I potem od razu, kurwa, poszedłem spać, bo wiedziałem, że znowu mi się zachce tak lać, a już trzeciej buty nie miałem. No to co, kurwa, do pyska bym sobie szczał? No i na następny dzień, tam czy 2 dni później wyszedłem. Już tam zaczynałem jakieś rehabilitacje, zastrzyki i tak dalej. Ale no, także trenowałem sztuki walki aż tydzień. Aż przez 7 dni. Mega zajebiście było. No, lepszy był.
Dajcie klipa, kurwa. Wysyłam to. Wczoraj miałem to samo na strefach, tylko myślałem, że o coś się jednak odbiłem, no ale dzisiaj? Kurwa, ty gościu. Dobra, nie, 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 proszę, nie. Nie ma już kurwa pytań żadnych. Cisza, słuchajcie tego. No, dzisiaj przychodzi do mnie kolega, że widział mnie, że grałem w zonę w strefy. Nie! No, ja pierdolę, jaki laser! Jebać cię lejem, kurwo! No, no. Wszystkich was jebać. Ale, ale... nowe lobby rób. Ja ostatnio też miałem takie sny popierdolone. Nie pamiętam już ich, bo snów się zazwyczaj nie pamiętam. Ta, o kurwo, ty stara! Jeju! O, dosyć! No, jo, jo! Jo! Jo, o, jo! O, jo! Czy on stamtąd wali, kurwasz? Widzę już go chyba. Co za kurwa kidzior jebany. Jeszcze... Aha, tam coś z pleców. Co za kurwa inwalidzi.